Witajcie! Ostatnio na filmie zobaczyliście ekstremalny test ceramizatora, gdzie jeździliśmy naszą Astrą za 1000 zł bez oleju. Wiadomo, że nikt nie zaleca jazdy bez oleju, był to jedynie test, który miał potwierdzić skuteczność tego preparatu i tego, że może on chronić silnik, który z jakiegoś powodu stracił wszelkie smarowanie. Natomiast... W dniu dzisiejszym sprawdzimy, jakie właściwości korzystne może mieć on dla przeciętnego użytkownika, przeciętnego samochodu, jakim jest Skoda Fabia z silnikiem 1.0 75 koni. Za chwilę wjeżdżamy tym samochodem na hamownię, sprawdzimy jego moc, sprawdzimy kompresję na cylindrach oraz zbadamy silnik stetoskopem, ponieważ na wszystkie te parametry, a więc moc, ciśnienie na cylindrach oraz głośność jego pracy, ceramizator ma szansę mieć wpływ. Także za chwileczkę zobaczymy, jakie są wyniki przed wlaniem ceramizatora. OK, mamy już zrobione pomiary Fabii. Generalnie auto wypluło 83 konie mechaniczne, czyli nieco więcej niż podaje fabryka, ponieważ podobno bazowo miało być ich 75. Natomiast jeśli chodzi o moment obrotowy, to 102-104 Nm w zależności od pomiaru, bo mieliśmy ich 2. Także za chwileczkę wyjeżdżamy autem, będziemy mierzyli kompresję na cylindrach, mierzyli auto stetoskopem, no i wlewali oczywiście ceramizator. Dobra, mamy urządzenie do pomiaru głośności silnika, także otworzymy sobie tylko maskę, jak znajdę, znalazłem. I zrobimy dwa pomiary, kładąc tutaj urządzenie, jedno na wolnych obrotach, później zrobimy na około 4000. OK, czyli na silniku ustawionym na wolnych obrotach mamy około 75 dB. Za momencik kręcamy silnik na około 4000, zobaczymy jaki będzie wynik. Dobra, a na obrotach około 4000 dB było 99 do 100 dB, także za momencik przystępujemy do jeszcze pomiaru kompresji, wlewamy ceramizator, no i będziemy robili przejazdy tak, żeby to auto w końcu w silniku miało zastosowany ceramizator zgodnie ze sztuką i tym, jak podaje producent. Dobra, pomiary kompresji już zostały wykonane. Jak się okazało, na każdym z 3 cylindrów kompresja jest wręcz książkowa, bo jest to dokładnie 13 barów. No zresztą nie ma co się dziwić, bo jest to stosunkowo świeże auto, a więc tym bardziej ciekawi mnie wynik testu ceramizatora na takim samochodzie. Czy ceramizator faktycznie tutaj zrobi jakąś zauważalną różnicę? Większa różnica na pewno ma szansę pojawić się w spalaniu, ponieważ oprócz tego, że ceramizator może uszczelniać silnik, no i zwiększać skutkiem tego tą kompresję, to również tworzy się ta warstwa ceramiczna, która odpowiada za zmniejszenie tarcia, a co za tym idzie, mniejsze spalanie. Ale dobra, nie robię żadnych przepowiedni, zobaczymy jakie będą efekty po wlaniu ceramizatora, no i po przejechaniu około 1500 km. Dobra, także ostatni etap przed nami, wszystkie pomiary przed wlaniem ceramizatora w samochodzie zostały porobione. Teraz już zostało nam tylko i wyłącznie otworzyć machę, otworzyć wlew oleju, bo właśnie tutaj się wlewa ceramizator. No i generalnie producent zaleca, by dostosowywać ilość ceramizatora w zależności od przebiegu silnika. Tutaj tych kilometrów było dokładnie, jak spojrzałem na licznik, 29195, a więc myślę, że jedna dawka tutaj bez problemu będzie wystarczająca. Generalnie aplikacja tego środka jest dosyć prosta. Mamy strzykawkę, zawartość tutaj mamy 12 ml środka ceramicznego. Wlewamy to po prostu tam, gdzie wlewalibyśmy olej. Dobra, ceramizator został już zaaplikowany, także w tym momencie pozostaje nam już tylko i wyłącznie zamknąć maskę. Auto będzie miało przejechać około 1500 km, bo tyle podaje producent, by środek ten mógł osiągnąć swoje finalne i docelowe właściwości. Także auto leci i my się widzimy za jakieś 2 tygodnie, no a dla Was to będzie tylko i wyłącznie parę ujęć.
Dobra, jesteśmy na tej samej hamowni po 2 tygodniach i już za chwileczkę będziemy raz jeszcze mierzyli naszą Skodę Fabię z silnikiem 1.075 koni. Szczerze mówiąc, sam jestem bardzo ciekaw, czy ceramizator przy tak świeżym silniku i silniku wolnossącym i silniku o niewielkiej mocy zrobi jakiś wyraźny efekt. Dobra, no już jesteśmy po pomiarach, po zastosowaniu ceramizatora i muszę przyznać, że sam jestem zaskoczony tym, jak duża jest różnica, bo przy silniku 1.0, który bazowo ma te 75 koni fabrycznie, co nam pokazało na pomiarach ostatnio 83 konie mechaniczne, no teraz ta moc wzrosła dokładnie o 2,6 konia mechanicznego, natomiast moment obrotowy o 3 Nm, co jak na tak niewielki silnik i w sumie świeży silnik, bo ma przejechane w tym momencie nieco ponad 30 tysięcy kilometrów, uważam, że jest naprawdę niezłym wynikiem. Dobra, kolejna część testowania ceramizatora to pomiary głośności, także umieszczam urządzenie do pomiaru tak samo dokładnie jak było ostatnio. Na obrotach jałowych ostatnio mieliśmy 75 dB, tak więc zobaczymy jak będzie tym razem. Poprosiłbym. No muszę przyznać, że różnica jest dosyć spora, bo 68,5 dB, czyli ponad 6 dB różnicy, co myślę, że jest naprawdę sporym przeskokiem. De facto teraz, jak mówię, to jest około tych 75, więc takiej kumulacji jest tyle, co ostatnio miał sam pracujący 3-cylindrowy silnik. Ok, także teraz jeszcze jeden test, jeśli chodzi o pomiary głośności, czyli nie obroty jałowe, a około 4000 obrotów, tak jak Skoda Fabia ma wgrany swój fabryczny ogranicznik, także dajmy te 4000. No i tutaj też różnica jest zdecydowanie zauważalna. Ostatnio mieliśmy 99, nawet do 100 dB, natomiast teraz 90-91, także tutaj no prawie 10 dB, około 10% z poprzedniego wyniku. Naprawdę jestem w delikatnym szoku. No, czyli trzeci spośród testów ceramizatora, który wykonaliśmy tutaj na hamowni, również wypadł, jak dla mnie, zaskakująco dobrze, bowiem na cylindrach kompresja wzrosła o około 2 bary. Na każdym z 3 cylindrów mamy teraz 15, gdzie wcześniej było 13 bar. Także szczerze mówiąc, ja jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony, bo z tego, co nam wyszło z, no myślę, że naprawdę miarodajnych testów, środki ceramiczne, tak jak właśnie ceramizator, faktycznie działają, to nie jest żaden mit. Ponadto od użytkownika tego samochodu, który nim teraz jeździł, który nim zrobił te ponad 1000 km, wiem, że spalanie spadło również o jakieś 3-4 litra na 100 km, a więc różnica jest również zauważalna w takim normalnym, codziennym użytkowaniu. Cóż mogę rzec więc? Ja jestem w delikatnym szoku. Dobra, także zakończyliśmy już wszystkie testy ceramizatora. Bardzo pięknie dziękujemy hamowni LR Tuning za pomoc w realizacji tego materiału. Jeśli chcielibyście coś zrobić ze swoim samochodem, zhamować go, podnieść jego moc, grać jakiś program, serdecznie zapraszam, bardzo przyjazna i profesjonalna obsługa. Natomiast dzisiejszy film pokazał nam to, że środki ceramiczne faktycznie mają szansę działać i jeśli macie pomysł, byśmy sprawdzili coś innego, jakiś inny środek, preparat, który obrósł w jakieś legendy w świecie motoryzacji, napiszcie koniecznie w komentarzu, a ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.